Przejdziemy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji. Dziękuję bardzo. Komisja poprawki w dyskusji 1.30. Komisja Przewodnicząca pan Marek Fudro. Dlaczego wspomnienie posiedzenia spośnień bez uwag? Do komisji wpłynął m.in. kilka pism. Tak, dwa pisma z GIT-u. Pierwszy dotyczy stacji zlewowej przewodnictwa MOKRE w Krakowie. Pan mierze wysłał pismo będę wykrywał z wojską petycjami. I komisja chciała się do wiadomości. Drugie pismo dotyczy informacji w sprawie zwrotu wniosku inwestycyjnego dla zadania wykonawcy zagospodarowania parku Warskiego w tej sprawie zarządy dla dzieci przygotowały. Drugie są dwa pisma ze strony miejskiej co do odpowiedzi na interwencję radnego pana Jarosława Kajdańskiego. Pierwszy dotyczy odpowiedzi w sprawie zanieczyszczenia nieprzyjemnego zapachu w rzeki Linki w okolicy Zakrzynie i Podlesie. Strażnia miejska sprawdziła kontrolę, że w tym miejscu znajduje się wylot próby, który patrzony jest woda burzowa w okolicy ulicy Nowodzielskiej. Cały ten cały ten mógł to wszystko miejsc najwięcej. Zatem przekazano do ZLIT-u, kto mógł podnieść się stosowne działania. Tak, służy ZLIT-u za wyjaśnienie, dlatego że jest to na terenie gminy. Następne pismo dotyczy, dotyczy odpowiedzi tej księgi, czy ta wpisy została 12. Samorząd była zgoda na tą księgę, natomiast rozchodzące się korzenie wieżby zagrażały konstrukcji budynku przyjmującej tutaj 15 lat. To są sprawdzone pod tym gminie. Ja sprawdzam, że te nie chcę wydać za wolnie, to tylko jedna musimy na tym przyjmie po prostu pomóc. Jest już ostatnie pismo z Wielkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Dotyczy informacji w sprawie zakończenia postępowania wpisu do rejestru zabytku zespołu wojsko-parkowego na obrębie Polskim. Komisja chciała się do wiadomości. Czy są jakieś pytania związane z działalnością komisji? Pan przewodniczący Sadecki, proszę. Ja mam właśnie pytanie do tego ostatniego zdania o ten wpis do rejestru zabytków. Czego to dotyczy? Wpisanie do rejestru. Może ja powiem, dlaczego pytam o to. Dobrze. Dlatego, że dzwoniła do mnie pani dyrektor z przedszkola nr 51 i ona teraz po dłuższym zwolnieniu lekarskim, po operacji i tak dalej wróciła do przedszkola i dowiedziała się, że jej przedszkole, nazwijmy, że jej, no, gdzie jest dyrektorką, zostaje, czy zostało, czy ma zostać wpisane do opieki konserwatorskiej. I ona nic o tym nie wiedziała, że się toczy takie postępowanie, nic nie wiedziała o tym, że są takie plany i tylko się dowiedziała, że takie są informacje, i że to jest jakoś uzgodnione z Radą Dzielnicy. No ja też nic nie wiedziałem, a dlatego się pytałem, bo tak naprawdę jest ten okręg 12, z którego jestem radnym, że tak to w skrócie. No i teraz mam pytanie, czy to dotyczy przedszkola, czy nie? I dlaczego pani dyrektor nic o tym nie wie? No jest oczywiście Stońska. Powołana komisja na wniosek Rady Dzielnicy i Instytutu Konserwatorska, której brałem udział. I to jest konkretnie w sprawie wpisu tych obiektów, ale to nie znaczy, że one zostały wpisane do rejestru zabytków. Pani dyrektor też o tym mówiła, po roku nieobecności nie zna bieżąco i też mi zrobiła aferę w związku z tym, że nie zawiadamy wszystkie strony na tym, jak my działamy. A wynik tej komisji jest taki, że do ewidencji zabytku będzie tylko wpisana część starego dworu. Nie dotyczy rozwoju przeszkola, absolutnie. Bo adres jest stoliczny, tak? Tak, jest pismo tak sformułowane. To jest taki slang urzędowy, że to się odbyło w sprawie wpisu do rejestru zabytku, tak? Ale wniosek tej komisji jest taki, że będzie tylko wpisana część starego dworu, będzie w ewidencji zabytku, czyli jak gdyby niższa wydatki. Chciałem Państwu powiedzieć, że odpowiedź tej wieży przy ulicy Witosa, to był wniosek pana Romana, właściciela sklepu tam przy ulicy Witosa, tam gdzie jest również baneta, tam jest obszar handlowy.
W ramach tej interwencji pozwoliłem sobie na uwagę do Wydziału Kształtowania Środowiska, żeby na przyszłość, jeżeli są jakieś wnioski o wycinkę drzew i udzielanie zgody na wycinkę drzew, żeby zawiadomiono również dzielnicę, prawda? Jeżeli nawet nie możemy tego opiniować, to przydałoby się, żebyśmy byli o tym powiadomieni. Ale teraz wycięcia takiej naprawdę, można by było zadawać za pomnik przyrody tej wierzby, no, który spodziewa się bardzo grzecznie i kulturalnie, tam pismem pana Sieranta wytłumaczyła z tego, że w ramach tego będzie nasadzone, no, nasadzone trzy drzewa, ale to jest na terenie dzielnicy 11, już to się jakby dowiedzieć sobie, co na naszym terenie jest zrobione, prawda? Więc Wydział Kształtowania Środowiska, no byłoby dobrze, gdyby pan przewodniczący na przykład był tak uprzejmy, jak to skierował pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska z takim wnioskiem, żeby nas informowano o planach, udzielamy zgodę, jeśli chodzi o wycinkę drzew, bo to z tego wynika, że możemy przypomnieć, że to zostało z pojęcia dzielnicy zrobione. Dziękuję. Nie tylko to. Czy ktoś, bo pan przewodniczący za tym wyczerpał, tak? Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedną kwestię mam, ponieważ to nie było pewne, ale jednak wszystko wskazuje na to, że te plastiki od mieszkańców są oddzielane tak rzadko, że te dzwony zostają. Przynajmniej na razie zostają, więc nie widzę, żeby im nie demontować. W związku z tym mieszkańcy Wolnowackiej nadal by prosili, aby tak jak obiecywano, że od 1 stycznia 2013, a mamy, dzięki Bogu, prawie 1 września 2013, żeby dzwony, które zostały zabrane z tego roku, ulica Poprzeczna, ulica Szkolna, że to wróciły łaskawie, żeby Zikil wreszcie zaczął się wywiązywać ze swoich zobowiązań. Ale kto będzie płacił? Jak to będzie płacił? Przecież to jest w ramach ustawy, która gmina pobiera na tyle wysokie opłaty, chociażby my będziemy płacić. To się nie zabiera. Nie zabiera się. Tak. Ponieważ w innych miejscach są te dwa. To była pani prawdopodobnie na kontakcie. Tak, gdzie mamy edukacji mieszkańców. No to zaraz. Proszę nam dopytać, że mieszkańcy nadal chcą być edukowani w takim razie. Proszę o zgodę. Ale to słusznie, bo edukacji mieszkańców nie było. Nie, czy coś Państwa radny jeszcze w sprawie sprawozdania, w sprawie działalności komisji? Pan przewodniczący Grabowski, proszę. Panie Przewodniczący, ja w sprawie tylko tego Faciemiego, tutaj pan członek zarządu się też zainteresował, no zwrot tam był niesamowity i okazało się, jest to odpowiedź na to, że Turmoka została zlikwidowana i niektóre wozy asenizacyjne sobie znalazły, że tak powiem, dojście z rzutu do kanału burzowego. To było takie ilości ścieków płynęły w rzece, że się w głowie nie mieści i tak naprawdę też apel do Komisji Praworządności, żeby zwrócić do Straży Miejskiej, żeby może w tym rejonie, ja wiem jaki to jest fragment, że tak powiem, tego kanału, no były patrole Straży Miejskiej, być może kogoś, że tak powiem, tutaj złapiemy, to były jednostkowe, ale były bardzo duże zrzuty tych ścieków i na Kozówce, co ci ludzie mieszkają do strony właśnie Podedworza Starego, było nie do wytrzymania wieczorem, jak się sobie otworzyło to. Dziękuję. Pan chciałbym zupełnie, że to poza tym, że to było w okresie tych upałów niesamowitych, także rzeczywiście to było bardzo dotkliwe dla mieszkańców naszej dzielnicy i również Kunasaki. No ta pani, która zgłosiła tę interwencję, bo to była na tam zwana osób z dzielnicy w Kacimie, to ona później stwierdziła, że ta odpowiedź Straży Miejskiej nie satysfakcjonuje, ponieważ oczywiście może można byłoby tam stwierdzić, że to jest ruch ulicy Nowosądeckiej, bo wszyscy jakby to wiedzą, ale oprócz tego podejrzewali sami mieszkańcy, że oprócz tego mieszkańcy też rzucają na swoje inne zanieczyszczenia w sposób do wirów. Dokładają się do tego. No, możliwe, jakiś dosłownie minimalny fragmencie, dlatego że też nie jest powiedziane, czy rzeczywiście te osoby nie rzucają bezpośrednio do rzeki. Gdzieś powiedziała w jakieś miejsce i za pomocą węszy wrzucają, że to wcale nie jest powiedziane, że idzie w kanale burzowym. Są tam różne możliwości podjazdu i po prostu ktoś to wykorzystywał. To teraz jest cisza. Mam nadzieję, że już na nas stać. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Rozumiem, że nie. Pan Przewodniczący wyczerpał sprawozdanie. Zanim przejdziemy do podsumowania, a do tego projektu uchwały także został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. Otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos, to
nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. I przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 7613 w sprawie zadania powierzonego w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz Zieleńców i Skweru wraz z małą architekturą w 2013 roku. Paragraf pierwszy brzmi: uchyla się uchwały Rady Dzielnicy Jordańskiej Kultury Edukackiej z dnia 11 lutego bieżącego roku w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz Zieleńców i Skweru wraz z małą architekturą. Szanowni Państwo, no tutaj w tym przypadku chodzi o te środki finansowe w kwocie 60 tysięcy złotych, które Rada przeznaczyła na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Bukackiego. Już o tym wielokrotnie mówiliśmy. Pomimo pozytywnej opinii prawników magistrackich co do treści tej uchwały wnioskującej o wpisanie tej inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu inwestycyjnego i pomimo konsultacji przeprowadzonych przez ZIKIT z Biurem Planowania Inwestycji, po podjęciu tej uchwały Biuro Planowania Inwestycji stwierdziło, że nie przyjmie tak sformułowanego wniosku i tak określonych źródeł finansowania całości inwestycji pod nazwą budowa Parku Bukackiego. Tak jak Państwo też doskonale pamiętacie, podjęliśmy uchwałę wnioskującą do władz miasta, a w szczególności do Rady Miasta Krakowa, o wskazanie innych źródeł finansowania tej inwestycji, no ale gdyby, akcentując tutaj naszą rolę i chęć finansowej partycypacji, ale podkreślając też no, niemożność i realność sfinansowania całej inwestycji. Ten nasz apel no, spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i podczas wakacji zostało zwołane spotkanie, na które też zostałem zaproszony z udziałem ZIKIT-u, także z udziałem dyrektora Wydziału Kultury i pani dyrektor Podgórskiego Domu Kultury w Podgórze. W wyniku tego spotkania, w którym ze strony ZIKIT-u uczestniczył, nie wiem, czy wówczas jeszcze pełniący funkcję dyrektora, a teraz bodajże funkcję koordynatora, pan dyrektor Krzysztof Migdał, który ku mojemu zaskoczeniu stwierdził, że no w zasadzie przeznaczenie środków i samą koncepcję to było bez sensu, pomimo że to było konsultowane z ZIKIT-em i ZIKIT to przyjął do realizacji. To duże zaskoczenie, że po pół roku dyrekcja tej jednostki stwierdza, że to było bez sensu. Natomiast w wyniku tego spotkania następujące tutaj kwestie zostały ustalone. Pan przewodniczący Rady Miasta Krakowa zobowiązał się do tego, że gdy weźmie na siebie ciężar przekonania Rady Miasta co do podjęcia uchwały wpisującej Park Bukacki do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego, tak żeby zostały tam wskazane źródła finansowania jakby no, przeważającej części tej inwestycji. Z tego spotkania wynika także apel w kierunku Rady Dzielnicy o przeznaczenie środków finansowych w ramach zadań powierzonych na przyszły rok, a konkretnie w ramach tego zadania powierzonego w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania obiektów jordanowskich oraz Zieleńców, aby na przyszły rok przeznaczyć środki nie tylko na opracowanie koncepcji, ale także i na opracowanie projektu Parku Bukackiego. No i to są jakby tutaj główne postanowienia co do tej
tej tematyki, oprócz tego jeszcze tam, to może już potem być w sprawach bieżących, w jakichś wolnych wnioskach powiem na temat dyskusji, jaka toczy się co do samego budynku. Takie jest uzasadnienie projektu uchwały. Z tych środków po prostu musimy zrezygnować, nie ma innej tej możliwości. Ja się konsultowałem z panią Turek. Te środki zostaną przeznaczone, jest możliwość wykorzystania na inne zadania, które są na liście rankingowej, a które są związane właśnie z ogródkami jordanowskimi, z terenami zielonymi. Tak to kończąc, to gdybyśmy tą uchwałą, taki był główny cel, że zaakcentowali dużą determinację ze strony Rady Dzielnicy, jeśli chodzi o budowę Parku Dukackiego. Natomiast jeżeli jest tego typu opór ze strony merytorycznego wydziału, no to my tego nie jesteśmy w stanie jak gdyby przeskoczyć. Natomiast to takie są ustalenia i myślę, że tutaj jest pozytywne nastawienie do inwestycji, do tej idei ze strony władz miasta, zwłaszcza ze strony Rady Miasta Krakowa. I myślę, że to jest pewien taki pozytywny prognostyk na przyszłość, jeśli chodzi o Park Dukacki. No, otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych jest serdecznie. No, proszę bardzo, pan przewodniczący jest serdecznie. Szanowni Państwo, pamiętacie, że ja tutaj już wielokrotnie mówiłem, że przeraża mnie wizja przeznaczenia 60 tysięcy na koncepcję, potem 150 tysięcy na projekt, jak wycenił to Zikit. Na moje pytanie, skąd są te kwoty dla mnie kosmiczne i z Księżyca, powiedziano mi, że no jakoś trzeba było to oszacować. Nie wiem, czy Państwo radni znacie ideę tak zwanego klaster małopolski. Jest to ścisła współpraca między Politechniką Krakowską a wodociągami miejskimi, który polega na różnymi projektami. Wiadomo, że są to projekty, które są jakoś opłacane, ale przede wszystkim są to projekty, które wśród naukowców pozwalają no, zrealizować się i naukowo, i też jakoś zainteresowaniem. Dlatego brakuje mi współpracy między Uniwersytetem Rolniczym a Zikitem. Z uporem maniaka przypominam, że koncepcji zagospodarowania Parku Dukackiego jest od groma. Są one całkowicie niepozostane z okresu praktyk studenckich. W związku z tym chciałbym, żeby wrócić do tej myśli i zachęcić do współpracy właśnie jednostkę miejską w postaci Zikitu i Uniwersytet Rolniczy, aby, jak to się mówi, za Park Dukacki się wzięli, zwłaszcza, że była ta publikacja teraz dotycząca no, szaty roślinnej Parku Dukackiego i jak to wygląda. No to jest bardzo ciekawy obszar i szkoda, że leży dalej odłogiem. Szkoda, że dalej zarasta i niszczeje de facto. Nie spodziewam się no, niczego dobrego po tak dużym, pustym terenie, prawda? Raczej tam będzie wyręgarnia różnego typu menelstwa i tego typu ludzi. I brak tutaj jest myślenia jakiegoś takiego koncepcyjnego. To, co mówi pan przewodniczący, no to jest tak naprawdę kolejne odbicie piłeczki, no nie? Te 60 tysięcy szkoda, żeby wyparowały z pomysłu Park Dukacki. Dlatego ja myślę, żeby się zastanowić z Zikitem, czy jakoś jednak tych pieniędzy nie da się wykorzystać. Ja rozmawiałem ze 2 miesiące temu z panem dyrektorem Olewiczem na temat tego, aby dokonać jakichś takich prac, które by oczyściły częściowo teren, oczywiście sensownie, nie tak jak przy zbudowaniu tego, ocembrowania tego kanału, co tam płynie przez Park Dukacki, to żeby to było jakoś sensownie zrobione. Myślę, że może Zikit ma swoje i siły, i też nawiązał, żeby wykonać jakieś prace, mimo że nie ma jeszcze tej koncepcji, mimo że nie ma tego projektu, to tak każdy fachowiec, kto skończył, nie wiem, architekturę krajobrazu, czy tam leśnictwo i się zna na tym, żeby jednak te pieniądze, te 60 tysięcy, na konkretne potrzeby Parku Dukacji to w tym roku wykorzystać. Natomiast z tej koncepcji, wykonanie tej koncepcji też 60 tysięcy należało
będę zrezygnować. Tutaj pan Mikro miał rację, wydaje mi się. To były wyrzucone pieniądze w błoto. Dziękuję. Panie radny, bo to, że teraz uchylamy tą uchwałę, wcale nie świadczy o tym, że jak gdyby tutaj rada i zarząd teraz nagle podzieliła tą argumentację, którą pan przedstawiał w rodzinie, do której pan dzisiaj nawiązuje, bo przyczyna związana z odstąpieniem od tego zadania jest zupełnie, jak gdyby leży zupełnie gdzie indziej. Tutaj nikt nie kwestionował kwoty 60 tysięcy złotych na koncepcję zagospodarowania. Ta sytuacja, która się pojawiła, jest związana z brakiem pewnej spójnej polityki miasta co do Parku Lubelskiego. No, no tak to w wielkim skrócie można, można zdefiniować. Taka jest jak gdyby tutaj główna przyczyna. No, mam nadzieję, że w kolejnych latach to uda się jak gdyby ten temat popychać do przodu, ale tak jak mówię, no to nikt tutaj nie kwestionował kwoty 60 tysięcy złotych, natomiast no, pan dyrektor Migdał tą wypowiedzią podczas tego spotkania no, po prostu się skompromitował i swoją jednostkę. No to inaczej tego nie można określić. I tyle. Można? Proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, bo tak słuchałem wypowiedzi pana Przewodniczącego i tutaj pana Radnego i zastanawiam się, ja nie znam tego porozumienia klasy, ale jeżeli jest taka możliwość, no to nie wiem dlaczego nie poszedł, nie wiem dlaczego w tym kierunku nie można iść. Uniwersytet Rolniczy jest uniwersytetem otwartym, który nawet szuka porozumień i współpracy. No, tylko ta druga strona ZIKI, to jest druga strona zupełnie inna. Ja miałem okazję u pana dyrektora Migdała wyjść, to chyba dwie godziny się czeka, żeby skruszyć. Chociaż godzina jest wyznaczona, wszystko, ale zawsze się czeka, żeby skruszyć i dopiero się jest przyjmowali, więc żadnej jednostce gminnej tak nie ma. Tam tak jest. I wydaje mi się, że tu jest pan jechać, że najłatwiej to wydać pieniądze. No. Ja jestem zdania takiego, że jeżeli można byłoby podpisać porozumienie między Uniwersytetem Rolniczym, to osobiście się deklaruję, że poproszę pana profesora Przegoda, żeby przyszedł na spotkanie, żeby wiedzieć gdzie, co i jak, i czy druga strona chciałaby podjąć tą rozmowę. Może by udało się na zasadzie takiej, nie wiem jak to tam działa z wodociągami, nie wiem, bo nie znam tego tematu, ale jeżeli tak, to może udałoby się to troszkę pani zrobić, jeżeli chodzi chociażby o koncepcję, bo za swoje to już trzeba zacząć tę koncepcję, może by się udało. Pan Kajdan. Znaczy, proszę Państwa, no uczestniczę jak tylko mogę we wszystkich spotkaniach, na które mnie zaproszą, jeżeli chodzi o Park Tucharski. W takim spotkaniu zorganizowanym przez ZIKI uczestniczyłem. Byli zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego, pan profesor Przegon, plus opiekun merytoryczny wszystkich prac studenckich dotyczących Parku Tucharskiego. Ponieważ ZIKI ma w swoim zamiarze wykorzystać tę pracę, tylko musi być podpisane porozumienie między Instytutem Uczelnianym a ZIKI-em. I po prostu to spotkanie prowadzone przez pan inspektor Barbarę Zamorską do tego zmierzało po prostu. Że też musi być na samym uniwersytecie podpisane porozumienie z tymi studentami, to są prace autorskie. To nie jest tak obszar, że studentom zabieramy, to są wyprawy praktyki, ponieważ są prawa autorskie, więc cała procedura musi być utworzona na obu instytucjach, czyli i na uczelni, i tej jednostce gminnej, żeby wykorzystać te projekty. I te projekty mają być wykorzystane, ma być stworzona tak jak wypadkowo po prostu. Najlepsze elementy tych wszystkich koncepcji mają być wykorzystane w ramach jednej koncepcji Parku Tucharskiego. Także nie jest tak, że te prace nie będą wykorzystane. Ja to panu przewodniczącemu powtarzam na każdej sesji, że to ma być wykorzystane. No i myślę, że ZIKIT poprzez tych jak gdyby szeregowych pracowników, którzy to rozumie i jak gdyby idzie w tym kierunku, no ale tutaj tak jak pan przewodniczący właśnie mówił, no to jest wierchuszka, która po prostu troszeczkę robi taką rzeczą, bo tak nie wiedzą po prostu jak daleko z naszym pracy na dole, jeśli chodzi o pan. Poza tym, że ta współpraca była przecież. Tak, to nie ma jest. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, ja oczywiście, że popieram wszystkie te wypowiedzi. Niemniej jednak doświadczenie mam takie, koncepcja monitoringu na 15 hektarach kosztowała 7 tysięcy złotych. No to tu na mniejszym obszarze koncepcja parku 60 tysięcy, to słusznie pan tutaj radny zgłasza swoje uwagi, że nikt tego nie wycenił. Ktoś wziął z sufitu i rzucił cenę. Nikt się nie pochylił po prostu. Tak? Pani radny. Wiecie Państwo, tak, porozumienie między Akademią Uniwersytetem i ten niestety możemy naciskać i starać się, nie wiem, czy jak pomożemy coś, bo to jest nie mamy na to wielkiego wpływu, prawda? Ale też myślę sobie, że niezależnie od tego, jak to zostało przedstawione, myśmy sobie nazwali tą uchwałę, w tej uchwale to zadanie przygotowane. Są pieniądze na koncepcję zagospodarowania. Tak. W tej chwili się z tego wycofujemy, ale myślę sobie, co myślę, że jest ważna sprawa, że warto by te pieniądze, żeby ich jakby nie rozkrywać, tak musimy nie podzielić na drobne, bo oczywiście potrzeb mamy różną dużo. To by jednak pomyśleć, czy nie dałoby się znać te pieniądze, zrobić remont tej części dworu, gdzie ma się ewentualnie przenieść do kultury, to co jest. Ale nie badają, to są pieniądze na tereny zielone, Pani Radna, to jest zadanie powierzone, nie priorytetowe. Ale my może nie, to jest zadanie, mówimy o zadaniu upowierzonym. Na priorytetowe nie są priorytety. Dlatego ja powiedziałem, żeby coś w parku sprzedawać nie chce zrobić. No ale jeżeli nie ma, jak podejmiemy tą uchwałę, to zniknie w ogóle nam zadanie dotyczące parku. Dlatego ja sobie mówię, to już nie ważne, bo się nie da zrobić budynku, ale sobie to jest, żeby po prostu je przesunąć też na edukację, tylko i uznacie to nazwać. Pani Radna, no to jest, początek jest taki, że musi być koncepcja, projekt i potem realizacja, bo to tak wiemy. Ale jest to kwestia oświetlenia, które istnieje. Pani Radna, generalnie to nam są ważne, bo to daje akurat mówię, że Pani nie mają racji. I co to nam są ważne? No ale tam już tam jakieś prace na wiosnę wykonywał Zygmunt. Dlatego były tutaj podważane, że były to niezbyt zbliżone ze sztuką. Ale gdyby tam rozmawiać z panem Olewiczem, to jest pomysł na to, na tak zwaną inwentaryzację i odpowiednią przecinkę. I za te pieniądze można byłoby troszeczkę mimo wszystko na tle tak zwanej interwencji trochę ten park doprowadzić do jakiegoś wyrazu, żeby to nie były takie zarosła, tylko i wyłącznie. Dziękuję. Proszę. No bo że te 60 tysięcy zostaje nam w ramach zadania. I tutaj komisja ma ewentualnie jakąś propozycję przygotować. A tam są zadania, tam są przygotowane rządy. Tak, to musi być święty. Gdzieś na rynku. Ja myślę, żeby zatrzymać te pieniądze przy banku, to oficjalnie jak skonstruować to zadanie, żeby można było bez... Panie Radny, to Pan ma koncepcji jednak odrobić interwencję. Jak odbyła jedna. Panie Radny, ja mam po prostu takie wrażenie, że Pan od pozycji takiego przeciwnika radykalnego przeznaczenia jakichkolwiek środków na realizację idei Parku Kucharskiego nagle staje się tutaj orędownikiem i to w mojej ocenie te propozycje, żeby bez koncepcji, bez projektu przeznaczać jakiekolwiek środki finansowe tak robić jakoś fragmentarycznie, nie do końca wiadomo na co, no to jest moim zdaniem bez sensu i oczywiście, no to moim zdaniem tego nie przyjmie do realizacji. Także ja bym proponował Państwu takie rozwiązanie, że w tym roku, tak jak to zostało zaproponowane podczas tego spotkania, w tym roku zrezygnujemy z jakichkolwiek środków finansowych na Park Kucharski. Myśmy wykazali pewien gest, pewną wolę polityczną, krótko mówiąc, Rada, w dobrym rozumieniu tego słowa, Rada wykazała i to zostało odczytane też w sposób właściwy przez władze miasta. I na tym poprzestaniu to naprawdę jest długa lista zadań w ramach tego zadania powierzonego, a w przyszłym roku proponuję, abyśmy
no bardzo poważnie rozważyli sfinansowanie tej koncepcji i projektu. Jestem ostatnią osobą, która chce przepłacać za to. Także co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja zgadzam się tu z opinią pana przewodniczącego Stanka co do tego, jak ZIKI funkcjonuje i jak te wyceny są przeprowadzane, tylko że niestety te wyceny są dla nas też wiążące. No to my nie jesteśmy prywatną firmą. Dla nas jednostką realizującą jest ZIKIT i tym jak gdyby jesteśmy ograniczeni. Proponuję, żebyśmy się w ramach zadań na przyszły rok bardzo poważnie zastanowili nad przeznaczeniem środków na sfinansowanie tej koncepcji i projektu faktycznie. To na pewno uważam, że Rada Dzielnicy powinna w realizacji tego zadania Parku Praski partycypować finansowo, ale partycypować w ramach możliwości, jakie mi też mogą. Chciałbym już Państwa poprosić, Panie Przewodniczący, nie jesteśmy w stanie weryfikować szacunek zrobiony przez jednostki gminne. Tak jest w przypadku ZEOR, tak jest w przypadku ZIKIT-u. To, co nam podają, to nie można powiedzieć, że jest inaczej niż oni nam podają, bo naszym zdaniem jest to inaczej. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że można zrobić koncepcję Parku Kowackiego za 15 miesięcy, mimo że będziemy mieli reakcję, ponieważ ZIKIT tego nie uwzględni. Pan doskonale powie, że chciał zjeść reakcję. Pozostało w przypadku ZEO większa słuchu, jeśli chodzi o elementy szkół, prawda? Więc proszę, żeby Pan stosował taką samą miarę do tego, co robi ZEO ze szkołami, jak i ZIKIT z przypadku Parku Kowackiego. Ale dwa, proszę Państwa, Rada Dzielnicy, Komisja Zieleni otrzymała inwentaryzację zieleni Parku Lubackiego, sporządzoną przez pana doktora Przemysława Szwałko. Znakomita jest ta koncepcja, co nam warto zachować, co ma wartość geologiczną i nie tylko. Więc jak gdyby koncepcję, jeśli chodzi o inwentaryzację zieleni, to my mamy. Mamy już tutaj w naszych pismach Komisji Zieleni to jest. Jeżeli pan rozmawia na własną rękę z panem dyrektorem Polewiczem, no to może pan Polewicz, dyrektor, nie wie o tym, że my inwentaryzację mamy. Nie, nie chciałbym. To po 3 miesiące temu jest na pewno nie wiem. Właśnie nie mogę inwentaryzacji. Udzielę panu informacji, że inwentaryzacja zieleni jest. Ostatni raz tej sprawy może być. Po pierwsze, nigdy nie byłem przeciwnikiem przeznaczenia pieniędzy na Park Lubaski. Nie jestem przeciwnikiem wydawania kosmicznych pieniędzy na koncepcję i na projekt. Po zrealizowaniu tych zadań wypływa z budżetu w sumie około 200 tysięcy i z tego dla Parku Lubaskiego nie ma nic. W związku z tym jeszcze raz podkreślam mój sposób myślenia. Jestem przeciwny wydawaniu pieniędzy na produkcję papieru. Natomiast jestem za tym, żeby był rewitalizowany czy uporządkowany Park Lubaski. W związku z tym, że są tak dokładne, o czym mówi pan radny Kajański, prace, uważam, że mnóstwo rzeczy może być w tą jesień zrobione za 60 tysięcy, bo jak rozumiem, te spisy z natury wskażą, co jest paszczą, a co jest zabytkiem. Co powinno być usunięte, a co usunięte nie powinno być. I firmy, które są kwestią pracy z ZIKIT-em, mogą za te 60 tysięcy uporządkować według tych naukowych koncepcji Park Lubacki. W związku z tym wnoszę o przemyślenie tej listy rankingowej w ten sposób, aby koncepcja, nazwijmy to, interwencji w Parku Lubackim znalazła się, mimo że nie ma zrobionej koncepcji, mimo że nie ma zrobionego projektu, ale może być ten park oczyszczony w ten sposób, jak nam to proponuje, jak się domyślam w tych swoich pracach naukowych. I tylko o to mi chodzi. Czy w tej koncepcji jest tak samo odremontowanie budynku dworcowego? Nie, ale to jest... nie ma koncepcji. Nie ma koncepcji. Ale z tych pieniądze na koncepcję. Nie, to jest zadanie związane z zielenią. Tylko nie. Ewentualnie świetlne. Nie bardzo, to jest zadanie związane z terenami zielonymi. Dobrze, i czy ktoś z Państwa jeszcze raz chciałby zabrać głos? Myślę, że druga bardzo. Dobrze, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały do roku 7613 w sprawie zadania powierzonego w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich, a w związku z
wraz z matą architekturą w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta.